Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym tradycyjnym, regularnym, normalnym, kolejnym zasypiakowym spotkaniu. Po tej dwutygodniowej, no nie przerwie, tylko innej formie zasypiaków wracamy do naszych regularnych spotkań moi drodzy trochę byłem zdziwiony nie ukrywam jak bardzo wiele komentarzy się pojawiło pod różnymi filmami następującej treści też dostałem sporo takich maili na langustę gdzie są zasypiaki dlaczego od wielkanocy nie ma zasypiaków kochani jak ogłaszałem wielokrotnie zasypiaki przez dwa tygodnie po wielkanocy Przyjęły formę drogi światła. Tam był codzienny rachunek sumienia, tam były pytania, tam było rozważanie codzienne. Tak, w innej formie niż zazwyczaj, ale zasypiaki były przez ostatnie dwa tygodnie tylko w formie drogi światła. Więc jeżeli ktoś tego nie znalazł albo nie szczaił, to proszę sobie nadrobić i do tej drogi światła wrócić, bo ona w ogóle jest bardzo, bardzo piękna. Ale, kochani, wracamy do naszych normalnych spotkań regularnych. Dzisiaj mamy spotkanie wtorkowe, czyli tak jak sobie to robimy już od paru, paru ładnych tygodni. Jakiś krótki fragment z dzisiejszych czytań, w sensie jakaś myśl z dzisiejszych czytań, która niech będzie dla nas pewnego rodzaju, no, zaproszeniem do rachunku sumienia. Potem też pomodlimy się dziesiątką różańca. Kochani, dzisiaj w pierwszym czytaniu, w fragmencie z dziejów Apostolskich jest taki bardzo ładny fragment, gdzie Święty Piotr mówi do Żydów o tym, co się stało z Panem Jezusem, mówi im, że to oni ukrzyżowali i zabili kogoś, kto był mesjaszem, mimo że oni go nie rozpoznali jako mesjasza. I tam jest takie zdanie, kiedy oni na to odpowiadają. Gdy to usłyszeli, Przejęli się do głębi serca i zapytali: Cóż mamy czynić, bracia? Wtedy Piotr mówi: Musicie się nawrócić i przyjąć Chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa. Kani tam jest bardzo ładne wyrażenie: to przejęli się do głębi serca. W tekście oryginalnym, w greckim tekście Ewangelii, jest tam takie wyrażenie, że tak powiem, trochę naokoło, nie? czyli nie, nie, nie wprost. Niedosłownie jest napisane: przebili sobie serca. Czyli to, co usłyszeli, można powiedzieć, jakby przekuło ich serca, sprawiło, że te serca zakrwawiły. To zostaje przetłumaczone jako przejąć się do głębi serca. No, bo to oczywiście jakoś ładnie trzeba, yy, trzeba przetłumaczyć. Ale bardzo mnie jakoś porusza to zdanie, że oni kiedy uświadomili sobie, co się stało, kiedy sobie uświadomili, co zrobili, kim był ten, którego zabili to naprawdę ich to dotknęło, nie? Kani może wielokrotnie, może niewielokrotnie, ale mam nadzieję, że chyba kilka razy w życiu wam się zdarzyło coś takiego, chociaż w sumie byłoby najlepiej, gdyby nam się to nie zdarzyło, bo to by oznaczało, że jakiegoś potwornego zła nie popełniliśmy, ale może było coś takiego, że w pewnym momencie zorientowaliście się, albo sami sobie to uświadomiliście, albo zobaczyliście cierpienie drugiego człowieka np. spowodowane waszym zachowaniem i nagle sobie uświadomiliście Boże, co ja takiego zrobiłem, nie? Nie ja miałem kilka razy w życiu takie doświadczenie, takie kiedy naprawdę stanęło mi przed oczami jakby zło, które się dokonało. nie Jakby to, że oczywiście mnie się wydawało, a to tam nie będzie nic takiego wielkiego, albo jakoś próbowałem sobie to wytłumaczyć na inne sposoby, albo naprawdę byłem nieświadomy nawet tego, że moje słowa albo moje czyny mogą kogoś ranić, a nagle potem widzę jakieś straszne cierpienie nie? drugiego człowieka. No i właśnie, przejmuję się do głębi serca, mówiąc sobie o matko, nie. Kani, odwrotnością tego oczywiście jest znieczulica, nie? czyli takie właśnie traktowanie lekko yy, różnego rodzaju naszych złych zachowań, czynów itd. Pani, zróbmy dzisiaj taki rachunek sumienia. Pomyślcie, może wam teraz Duch Święty da jakieś oświecenie, oczywiście może to nie jest dzisiaj ten czas, może coś się jeszcze musi wydarzyć w waszym życiu, albo po prostu nie ma takich rzeczy, ale pomódcie się teraz chwilę w takiej prośbie do Ducha Świętego. Duchu Święty, jeżeli jest coś, czego ja nie widzę, jeżeli jest jakieś zło, które, no właśnie, nie do końca sobie uświadamiam, albo próbuję je odepchnąć na bok, pokaż mi je. Jak potrzeba, to przebij mi serce. W takim sensie, żebym zobaczył, co ja naprawdę robię, co ja mówię, jakie mam działania podejmuję względem innych ludzi, nie? Może doskonale zresztą o tym wiecie, nawet jak teraz to mówię, to już tak czujecie, że wiecie o co chodzi, bo może to spychacie, nie wiem, tam może od dłuższego czasu gdzieś na bok. No, stańcie teraz w takiej prawdzie i takiej modlitwie Duchu Święty, pokaż mi, jeżeli potrzeba, to przebij. Moje serce, czy gdzieś czegoś takiego nie ma, co ja próbuję odsunąć, albo zlekceważyć, albo za słabo to, za mało to traktuję. Panie Jezu, prosimy Cię, posyłaj nam nieustannie Twojego Świętego Ducha, żeby On nas uczył prawdy o nas, żeby On nas przekonywał o tym, jakie naprawdę są nasze serca, co się w nich naprawdę dzieje, żebyśmy zło, które się dzieje za naszą ryżną, potrafili naprawić, unikać, zniweczyć, żebyśmy się sami siebie nie oszukiwali. Daj nam Ducha Świętego, który będzie nam pomagał nieustannie w takiej, w takiej prawdzie stawać. O to Cię bardzo prosimy, niech tak się stanie. Amen koń odmówmy teraz dziesiątkę różeńca, pomódmy się, mimo że wiem, że mamy okres wielkanocny, to pomódmy się dziesiątką męki i śmierci Pana Jezusa, czyli właśnie tego miejsca, w którym oni zobaczyli swoje zło, w którym dostrzegli, co zrobili, i to dało im nawrócenie. Tą dziesiątką się teraz pomódmy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Moi drodzy, i na koniec dajcie się, proszę, pobłogosławić. Dajcie Wasze czoła. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to, kochani, będzie dobra piękna noc i do usłyszenia jutro w kolejnym naszym zasypiakowym, regularnym spotkaniu. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa. Pa.